Tak jest, panie marszałku, Wysoka Izbo. Wiele na tej sali padło gorzkich i prawdziwych słów o projekcie ustawy słusznie zwanym Bezkarność Plus. To jest rzeczywiście bezprawie, niezgodne z konstytucją i ubrane w artykuły druku sejmowego nr 2812. Idąc za starym powiedzeniem, zrozumieć znaczy wybaczyć, widzę w tym akcie prawnym raczej akt desperacji niż akt legalizmu. Sądy, jak napisano w uzasadnieniu, rzeczywiście w stylu Monty Pythona, tu cytat, bez wyraźnych podstaw prawnych ku temu, orzekały o przekroczeniu uprawnień przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy przekazywali spis wyborców w danej gminie, zawierający dane osobowe tych wyborców operatorowi wyznaczonemu, czyli Poczcie Polskiej. Ale, panie marszałku, Wysoka Izbo, te wyroki uderzają nie tylko i nie tyle w samych samorządowców i nie tyle w premiera. One uderzają w istotę rządów Prawa i Sprawiedliwości, które w ślad za bohaterami, a raczej bohaterką znanej komedii Sami Swoi, można określić tym słynnym cytatem: sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Mam nadzieję, że do stosownego druku, czyli do tego druku 2812, nie dołączono tych filmowych rekwizytów, czyli dwóch granatów, jakie matka bohatera wyposażyła syna na drogę do sądu. No to ma załatwić niby ta ustawa. Ale zwrócę przy okazji Wysokiej Izbie uwagę na jeden problem o, wydaje się, znaczeniu i skali przekraczającej tylko tą incydentalną ustawę. Mianowicie jest to próba ingerencji i wkraczania w obszar wymiaru sprawiedliwości, w obszar trzeciej władzy przez władzę ustawodawczą. To nie jest pierwszy raz. Podobną zasadę i podobny sposób zastosowano w przypadku instytucji Komisji Śledczej, którą wyposażono także w liczne argumenty czy instrumenty, które miały nadać decyzjom komisji śledczych wymiar quasi sądowy. Wymiar sprawiedliwości się przed tym nie obronił, jak dowodzi tego los licznych komisji śledczych. Mamy w tej chwili do czynienia z kolejnym tego przejawem, a szykuje się w ślad za znaną komisją do spraw reprywatyzacji budynków w Warszawie kolejny tego typu pomysł i kolejna inicjatywa, znowu ze strony niezawodnych legislatorów i posłów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy ta, która ma mieć uprawnienia śledcze i być może sądowe, a która ma oceniać to, co działo się w energetyce polskiej w ostatnich latach. Reasumując, Koło Parlamentarne PPS sprzeciwia się temu projektowi i będziemy popierać wszystkie wnioski, które zmierzają do jego odrzucenia już w pierwszym czytaniu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.